chcemy prosić pana, żeby pan tu z nami został. Mamy wolny materac. Przygotowany. Będzie pan naszym mediatorem. Niech są zwycięży z wami, a nie się... Dlatego my bez pana może nie zwyciężymy, a pan... Dzięki panu może zwyciężymy. Ja za chwilę muszę na 18 być w Puławach. Tam mam wielkie spotkanie. Nie mogą tak wam nie mogę odmówić, tak nie mogę do Puławy się odmówić. Ale... Teraz chcę razem z wami zwyciężać, ale zwyciężać, a nie cierpieć. Proszę nam pomóc. Tak, proszę, no powiedzcie, gdzie i jak. Ja dzisiaj wiem, jak z wami zwyciężyć. Ja dzisiaj wiem, jak PiS pokonać. Ja wiem, dlatego tak mnie niszczą. Bo ja wiem, jak pokonać PiS błyskawicznie pięknie. I to zrobię. Ale dzisiaj walczymy o godność naszych dorosłych. Panie, mi tego nie mówię, bo ja to 1000 razy słyszałem. Dajcie mi 1 000 000 w Warszawie i ja sobie z porządek. A ponieważ rozbroiłem się, stocznie mi zniszczono, Solidarności wycięto, więc nie mam siły, aby zrobić porządek w kraju. Czy pan uważa, że 900 zł wystarcza na miesiąc na życie? Ja zarabiam 5 tysięcy, a żona wydaje 6. Postaram się maksymalnie zrobić, ale na razie nie wiem, co zrobię. Będę zachęcał, będę publikował, będę o tym po was mówił. A co z tego wyniki, to zobaczcie. Możecie zawsze się powołać, że ja was prosiłem, byście zrobili. Witamy serdecznie w telewizji Ekstra. Nadal jesteśmy w tym samym składzie, więc Marcin Wolski i Rafał Ziemkiewicz. I pan Lech Wałęsa chyba w drodze na ryby tam do tych Puław, sądząc po stroju, zajrzał do niepełnosprawnych, ale i to jest właśnie pytanie, które nie wiem po co. Może nie, jestem naiwny, ale... Zagrza cię w tym słońcu jest... demokracji, ale ja ci powiem jedną rzecz. Bardzo to mi się podoba, bo powiedział, że właśnie jest jeden tylko warunek, że on tą rewolucję w Polsce zrobi, PiS przegoni, pod warunkiem, że wyjdzie na ulicę 1 000 000 ludzi, ale z 1 000 000 ludzi to nawet Ryszard Petru by rewolucję mógł zrobić. Znaczy, ja sądzę, że jeżeli gdzieś by wyszedł 1 000 000 ludzi, to już on by nie potrzebował żadnego Wałęsy ani nikogo takiego. Natomiast... Znalazłby się młodszy, który wszedłby na koparkę. Już pomijam tę kwestię, że na tym apolitycznym proteście, jak zaznaczyła pani zaraz po tym, jak powiedziała, że ten proces jest o to, żeby PiS obalić, to zaznaczyła, że to jest apolityczne, więc to, że przyjechał apolityczny Wałęsa po to, żeby opowiadać o tym, że on wie, jak PiS obalić, chociaż z jakiegoś powodu wie od 2 lat i nie obala, no bo nie dali mu 1 000 000. Jak mu dadzą 1 000 000, to on wie, jak zrobić. To jest bardzo sprytny człowiek. A druga rzecz, którą nie wiem, czy zauważyłeś, taki trochę taki zgrzycik, taki nie tam... Ci ludzie walczą o 900 zł, a Wałęsa już dostaje 5 tysięcy, a 6 mu nie starcza. No więc no właśnie, to zabrzmiało niesłychanie taktownie. Dziwię się, że nie powiedział tym paniom, żeby w totolotka grały, bo to przecież jest spokojny pewny sposób na podreperowanie budżetu. Przynajmniej Lech Wałęsa zawsze wygrywał w tego totolotka. Tak przynajmniej twierdzi. No wiemy, co to był za totolotek, ale może to już dość... To totalizator się wtedy nazywał.